hotelu Brojan odbył się casting, w którym poszukiwano aktorów amatorów, którzy chcieliby wystąpić w serialach stacji Polsat pod tytułem Pamiętniki z wakacji, Trudne sprawy, czy też Dlaczego ja? No troszeczkę mam tremę, więc rozumiem teraz, jak mówią aktorzy, że mają tremę. Dla mnie to jest pierwszy występ w życiu i mam tremę. Każda osoba, która zgłaszała się do castingu, musiała przygotować się do odegrania krótkiej scenki. Zależy nam na tym przede wszystkim, żeby osoby, które biorą w nim udział, były naturalne, żeby swobodnie wypowiadały się przed kamerą, wykazały się emocjonalnością i to są główne kryteria, którymi się kierujemy. Nastroje wśród osób uczestniczących w castingu były pozytywne, choć niektórzy mieli tremę. Już kiedyś byłam tutaj i chciałam spróbować sił drugi raz. Jest to trudne, żeby się zaprezentować dobrze przed jurorami? Znaczy, dla mnie to jakoś nie było takie trudne, to tak samo z siebie wychodziło. To jest świetna okazja do tego, żeby sprawdzić się w nowej roli, no i dowiedzieć, czy tak naprawdę pasuje do tego, tak? Bo wiele osób, raczej na co dzień nie ma takich zbyt wielu okazji, żeby się o tym przekonać. W castingu nie grała roli płeć, wiek czy aparycja. Każdy był mile widziany, byle tylko umiał odpowiednio odegrać daną scenę. Jestem amatorem i chcę sprawdzić swoje możliwości. Na ile ta amatorszczyzna wyjdzie mi albo nie. Jak mówią organizatorzy, wśród jaworznian wypatrzyli już kilka talentów, które być może wkrótce zaprezentują się na ekranie. Na razie jest bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że dostaną propozycje ról wkrótce. No i mam nadzieję, że po południu też więcej mieszkańców się pojawi. Nagrania do seriali są prowadzone we Wrocławiu, a do niektórych seriali nawet w Hiszpanii. Dlaczego jaworznianie zgłosili się do castingu? Przede wszystkim chcą sprawdzić samych siebie i spełnić marzenia z dzieciństwa o zostaniu aktorem. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy mieszkańców Jaworzna na ekranie w telewizji.